Tak pomyślałem, że z rana was spytam jedną rzecz. Widzieliście kiedyś marudzącego Supermana? Albo marudzącego Indiana Jonesa? No ja nie. Wy pewnie też nie. Dlatego życzę wam fajnego dnia bez marudzenia. Yo! Cześć. 9,5 km, nieźle, co? Ja jestem zadowolony. Dzisiaj będzie zagadka. Jakie są dwie sprzeczne ze sobą cechy, które są niezbędne do prowadzenia dobrego, robiącego sukces biznesu? Cierpliwość i szybkość. One są sprzeczne dlatego, bo tak naprawdę w różnych wymiarach się powinno je stosować. Jeżeli masz firmę, albo jesteś menedżerem w firmie, to w dłuższym okresie należy być bardzo cierpliwym, gdyż budowanie dobrej organizacji, dużej organizacji, której skala będzie się powiększała, to wymaga czasu i to wymaga cierpliwości. Nie można podejmować pochopnych decyzji, nie można oczekiwać, że za miesiąc, za dwa miesiące już będzie... Będzie lepiej, będzie sukces, będzie coś tam. Żeby firma była duża, żeby robiła jakąś tam zmianę na świecie, wnosiła jakąś wartość, to potrzeba lat. Tak to już jest po prostu i potrzeba lat. Natomiast szybkość w działaniu powinna być na co dzień, w kontaktach tej firmy z klientami. Jak dostajecie maila, jak dostajecie jakąś wiadomość, jak się okazuje, że ktoś czegoś od was potrzebuje, w krótkim okresie, w perspektywie dnia, najważniejsza jest szybkość. No bo jeżeli wasza firma nie będzie szybko reagowała na potrzeby swoich klientów, to zdechnie. Jeżeli wasza firma nie będzie komunikowała szybko z klientami albo ze współpracownikami swoimi i z kontrahentami, to zdechnie. No i w takim ujęciu już wcale to nie jest sprzeczne, prawda? Czyli bądźmy cierpliwi, rozwijając przedsiębiorstwo w długim okresie, natomiast bądźmy szybcy, reaktywni na co dzień. Cierpliwość i konsekwencje w działaniu to takie strasznie nie dzisiejsze cechy, prawda? W tym świecie, w którym wszyscy chcą mieć wszystko natychmiast, bez czekania, instant gratification. Ja bardzo często mówię mojej żonie, jak ona tam się zastanawia nad różnymi rzeczami, że pamiętaj, nie rób tak jak większość, większość nie ma racji. No w dzisiejszych czasach, zakładając firmę i stawiając właśnie na te dwie rzeczy, na cierpliwość i na konsekwencje w działaniu, już dystansujemy po prostu 90% konkurencji od razu. Ostatnio na blogu opublikowałem taki tekst o tym, jak wysłałem do 3 agencji social media zapytania ofertowe i wszystkie te 3 agencje mnie zlały kompletnie. A to były takie w miarę, powiedzmy, no duże, to nie były jakieś tam agencje typu poprowadzimy panu Facebooka za 150 zł miesięcznie, tylko to były naprawdę renomowane agencje, 3. Wszyscy mnie zlali. Nawet nie odpisali na maila, mówiąc cześć, odebraliśmy maila, potrzebujemy trochę czasu. Po prostu nic, totalna zlewka. Przez miesiąc nie odpisali na maila. No gdyby oni byli szybcy w komunikacji, gdyby posadzili jednego pracownika, który monitoruje skrzynkę, na którą mogą przychodzić wiadomości mailowe, to prawdopodobnie już by mieli nowego klienta. Zauważyliście taką fajną rzecz w związku ze zmianą czasu z zimowego na letni? Jeden dzień, jedna godzina, przesunięcie dnia o jedną godzinę i od razu, bam, tego samego dnia od razu mamy wiosnę. Koniec zimy, początek wiosny. Siup!